Słuchacie wiadomości Radia Elka. Ponad 300 osób pojawiło się w niedzielę na Polanie Trzech Dębów w Karczmie Borowej. Większość biegała lub maszerowała na zaproszenie uczniów i nauczycieli 4 Liceum Ogólnokształcącego, którzy od kilku lat w ten sposób promują ideę transplantacji i przekonują, że transplantacja to życie. Najwięcej dawców jest w zachodniopomorskim, jest to średnio 25 osób. U nas w 2012 roku w Wielkopolsce było 21 osób, natomiast w Świętokrzyskim były 2 osoby. Dlatego uważam, że takie inicjatywy, tak wspaniałe inicjatywy organizowane przez panią Kamilę, przez całą dyrekcję i przede wszystkim przez młodzież, powodują, że świadomość ludzi rośnie. A ja, proszę państwa, jestem najlepszym przykładem, że wasza akcja nie idzie na marne. Akcja tej młodzieży, która tutaj jest zaangażowana, i wszystkich państwa, którzy uczestniczą. Dlatego w imieniu wszystkich osób, którzy są po przeszczepach, wątroby, nerek, płuc, jelit, bardzo wam serdecznie dziękuję i życzę wam, żeby ta wasze biegi trwały w nieskończenie długo i żeby przynosiły taki efekt i żeby tutaj po tej stronie osób stojących zawsze było więcej. Uczniowie przygotowali specjalne stoisko, przy którym informowali o przeszczepach i rozdawali oświadczenia woli, mówi organizatorka Kamila Andrzejewska. Bardzo się cieszę z tego powodu, że i dopisała frekwencja, i dopisała pogoda. Zawsze nam świeciło słoneczko i było tak samo w tym roku. Każda z tych osób, mam nadzieję, która przyszła tutaj na ten plac w Polanie Trzech Dębów, uczestniczyła i tutaj promowała tą ideę transplantacji. Pojawili się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbcza. Oni zrobili swój pokaz. Byli też nasi uczniowie i był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto było stoisko transplantacyjne i nasz klub PCK. Co roku planujemy robić taką imprezę. Mam nadzieję, że ona już się na stałe zapisze w kalendarzu i zawsze w kwietniu się spotkamy w tej Karczmie Borowej. Całe 10 i to w dobrym tempie. Jestem z siebie zadowolona, bardzo. Super. Polecam wszystkim!